Cześć, witajcie z tej strony XDS i w tym odcinku tutaj sobie otworzymy kolejne skiny na CSGO skins. Ostatnio była aktualizacja, w której dodano skrzynia klucza, w której jest można wygrać wszystkie klucze, naklejki Virtus i paczki Cobblestone. No więc ja mam tutaj 34 WPLN, więc sobie myślę, że otworzę dzisiaj trzy te skrzynki klucza. To jedna leci. Go, go, go! Zobaczymy, co tu będzie. No i mamy pierwszą naklejkę Virtus Pro. Może sobie odświeżymy stronkę. Teraz otworzymy kolejny. Tego nie było. I nam zjechała kasa. Zobaczmy. Kolejna naklejkę dostaliśmy tym razem z Naxa. Przepraszam was za ten błąd, ale nie wiem, jak to się stało. Więc jeszcze jedną skrzynkę klucza otworzymy. Może taką paczkę Cobblestone byśmy dostali. Może jakiś kluczyk, który bym jeszcze przy okazji dzisiaj otworzył, jakąś skrzyneczkę. No i mamy Chroma 3 kluczyk. O, już ciekawie. Tutaj sobie mamy 4,40. O, nie wystarcza. No to co, otwórzmy dwie skrzynki pośrednie. O, myślałem, że będzie Grotto w Faktorynie. Jeszcze jedną. W sumie ostatnio był Dragon Lore. A tak na serio okręt wojenny. Z Integiem. No, mogło być lepiej. To więc tutaj sobie odbiorę skiny. I przejdziemy sobie do otwierania skrzynki Chroma 3. Dobra, więc jesteśmy już w CS-ie, tutaj musiałem już dokupić sobie skrzynkę Chroma 3. Więc mamy Necroposa, Famasa, cyjanowy rozprysk, naklejkę Virtus Pro, hologram. Ale ładna ta naklejka. Czekaj, co zobaczymy, jak kosztuje. No, 75 centów, no to już jest ładnie. Naklejkę Snaxa i kluczyk, który sobie teraz otworzymy. I błagajmy, żeby było coś dobrego. MP9. Dobra, więc dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!